Dzień dobry. Stoję przed budynkiem dawnej podczyszczalni zakładów Dolwis, która dzięki staraniom Urzędu Miejskiego w Leśnej oraz dotacji z Polskiego Ładu otrzyma wkrótce nowe życie. Jak możemy przeczytać na tablicy informacyjnej, powstaje tutaj Centrum Reagowania i Zarządzania Kryzysowego w gminie Leśna. Będzie to instytucja, która ma służyć poprawie bezpieczeństwa przede wszystkim mieszkańców gminy Leśna, ale oddziaływać będzie na cały powiat, a sądzę, że i region. W centrum swoją siedzibę będzie mieć jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Leśnej, która jest częścią Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego oraz pogotowie ratunkowe. Oprócz siedziby jednostek ratowniczych przewidujemy tutaj utworzenie nowoczesnego teleinformatycznego węzła komunikacyjnego, miejsce dla sztabu zarządzania kryzysowego oraz salę szkoleniową. W sali szkoleniowej planujemy organizację transgranicznych projektów edukacyjnych dedykowanych nie tylko jednostkom ratowniczym, ale także różnego rodzaju ochotnikom, urzędnikom, nauczycielom, sołtysom, każdemu, kto wyobraża sobie, że mógłby brać udział w przyszłych sytuacjach kryzysowych, których, obawiam się, może jeszcze wiele nastąpić. Już na początku lata przez bramy za moimi plecami wjadą wozy bojowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnej, w tym także nowy Renault zakupiony w roku 2019. Przewidujemy tutaj także utworzenie magazynu na sprzęt służący przy reagowaniu na różnego rodzaju kryzysy oraz łódź ratunkową. W tak niespokojnych czasach Ochotnicze Straże Pożarne stają się najważniejszą służbą mundurową, zawsze gotową do niesienia pomocy mieszkańcom naszej gminy. Bez względu na to, czy będziemy mieli do czynienia z suszą, czy z powodzią, czy z pożarem, czy z pandemią, czy z kryzysem humanitarnym, druhowie i druhny z OSP zawsze są na miejscu. W ostatnich latach niestety kryzysów i niespodzianek nam nie brakuje, a pandemia, wojna, kryzys energetyczny, kryzysy humanitarne pokazują, że nie wiemy sami, czego się jeszcze możemy spodziewać. Dlatego gmina Leśna konsekwentnie inwestuje w poprawę warunków, w jakich pracują nasi strażacy. Poprawiliśmy stan budynków, kupujemy nowe wyposażenie, zakupiliśmy 2 nowe wozy bojowe, sprowadziliśmy 3 dobrej jakości auta używane. Utworzenie Centrum Reagowania i Zarządzania Kryzysowego będzie domknięciem tych starań. Planowane w tym miejscu centrum szkoleniowe, transgraniczne centrum szkoleniowe, umożliwi nam pozyskiwanie dotacji na konsekwentne poprawianie też umiejętności i wiedzy naszych strażaków i wszystkich, którzy są związani ze służbami reagowania kryzysowego. Na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa od początku mojej kadencji pozyskaliśmy prawie 5 milionów złotych na wozy bojowe, na Centrum Reagowania Kryzysowego, na różnego rodzaju wyposażenie. Co bardzo mnie cieszy, te starania mają praktycznie jednomyślność w Radzie Miejską. Nasi radni także dostrzegają konieczność konsekwentnego poprawiania bezpieczeństwa mieszkańców gminy Leśna i gotowości, ale też bezpieczeństwa strażaków i gotowości do realizowania różnego rodzaju zadań bojowych. I to już wszystko w drugim odcinku raportu o stanie gminy Leśna. Przypomnę, że więcej szczegółowych informacji znaleźć można na stronie www.raport.leśna.pl. Do zobaczenia i usłyszenia już wkrótce.